Dobrze, witamy Państwa gorąco na naszej pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu 10. kolejki i 2. grupy 3. ligi w bieżącym sezonie. Górnik Konin przykrywa Gwardia Koszalin 2-3 na własnym terenie. Witamy przedstawicieli drużyny gości, trener pan Łukasz Grodzda, także zawodnik bramkarz Adrian Hartleb, przedstawiciele drużyny gospodarza, trener pan Augustynek, Bartosz Zakrzewski. Tradycyjnie poprosimy na początek o podsumowanie spotkania przez szkoleniowca drużyny gości. Dzień dobry Państwu. Podsumowanie, bo mecz delikatny tyle dla nas, ponieważ już w pierwszej połowie powinniśmy zakończyć ten mecz strzelając trzecią bramkę. Adrian Hartleb w sytuacji sam na sam strzela 3-0. No i ta pierwsza połowa zdecydowanie na naszą korzyść. W drugiej połowie widzieliśmy o tym, że do ataków ruszy z Górnika i po prostu my dużo nas też kosztowała ta pierwsza połowa i oddaliśmy za dużo pola rywalom. Niepotrzebny faul Sińskiego i konsekwencja jest bramka na 2-1. Aczkolwiek my też rozpoczęliśmy dosyć mocno drugą połowę, powinniśmy też zakończyć to bramką. Nie strzelamy tej bramki, później mamy kolejną sytuację sam na sam. Zawodnik z Konina wbija z linii. No a po strzele po bramce na 2-1 zespół Konika poszedł tak zwaną krew i szedł za ciosem. Bramka na 2-2, no zasłużenie, bo zawodnicy Konina akurat w tej części gry byli lepsi od nas. No my pokazaliśmy przede wszystkim charakter i to, że ta drużyna jest drużyną przez duże D, ponieważ zagraliśmy do końca. Strzelamy bramkę na 3-2, my się z tego bardzo cieszymy. Trochę niepokoi kontuzja Adriana, który mimo tego bólu grał do końca. Niepotrzebne troszeczkę te kartki, które dostaliśmy. Aczkolwiek no, w porze walki zawsze znajdą się jakieś fały, które zasługują na kartki żółte. Cieszymy się, że wracamy z 3 punktami, które były nam bardzo potrzebne. Dziękuję drużynie, dziękuję zarządowi, że mogliśmy dziś wcześniej przyjechać na mecz. No i się bardzo sobie cieszymy. Ja powiem tak, jak trener tutaj powiedział, drużyna przez duże D, tak ja mogę powiedzieć o naszej dzisiaj postawie na boisku. F jak frajerzy. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, pierwszą połowę no to nie wyszliśmy z szatni. Zagubieni, nie potrafiliśmy wymienić trzech podań, rywal wysoko nas złapał, my przestraszeni pod presją przeciwnika, nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. Sytuację tutaj goście dwie wykorzystali, mogli jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, dwie mieli stuprocentowe, także praktycznie w pierwszej połowie mogli zamknąć ten mecz. Przegrywamy 2-0 do przerwy, po przerwie wychodzimy, mówimy sobie, że nie mamy nic do stracenia, czy będziemy przegrywać 3-0, czy 4, to nie ma znaczenia, bo czy za 2, czy za 4 też punktów nie ma. I powiedzieliśmy sobie, że musimy ruszyć mocno do przodu, próbować jak najszybciej zdobyć bramkę kontaktową i iść za ciosem. W konsekwencji to się udaje, bo zdobywamy bramkę, jeżeli dobrze pamiętam, chyba w 75 minucie na 2-1. Za moment kolejny stały fragment, zdobywamy na 2-2. No i trzeba powiedzieć, w drugiej połowie zostawiliśmy zdrowie, no ale no, tak jak powiedziałem na początku, F jak frajerzy, czyli po prostu gonimy i ostatnia akcja meczu, strzał, może nie tyle życia, ale na pewno bardzo ładny strzał tutaj oddany przez gości doprowadza do tego, że przegrywamy 3-2. Także tutaj no, podsumowując, no, na pewno mecz w naszym wykonaniu generalnie no, nie tego się spodziewaliśmy, nie takiej postawy na boisku, także na pewno tu jest dużo do wyciągnięcia, bo te punkty po raz kolejny na własnym boisku uciekają i to jest zastanawiające, że potrafimy grać na wyjeździe, potrafimy te punkty po punkty robić i gdzieś potrzeba nam tych punktów u siebie, nie robimy tego i cały czas jesteśmy pod presją, cały czas musimy walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik, bo tutaj cały czas jesteśmy gdzieś na pograniczu tego bezpiecznego miejsca, także tutaj no, na pewno za ten mecz trzeba pogratulować gościom, ale na pewno my musimy się zastanowić nad sobą, bo tak dalej u siebie w szczególności nie może być. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. No, piłkarski thriller, roller coaster z perspektywy kibica, na pewno spotkanie no, kapitalne do oglądania.
Natomiast my tu z góry przyjechaliśmy z założeniem, że no będziemy grać o 3 punkty i byliśmy tego po pierwszej połowie bardzo blisko. No, w pewnym momencie wydawało się, że to my będziemy tą drużyną na F, tutaj jak trener wspomniał, natomiast no, zawsze jest takie porzekadło, że szczęście w piłce równa się zero i w efekcie no, kapitalny strzał Sebastiana dał nam te 3 punkty. No cóż, na dzień dzisiejszy się cieszymy, te punkty były nam bardzo potrzebne, zresztą nadal są i myślę, że pokazaliśmy tym meczem, że ciężko pracując, trenując i jakby wykonując to, co do nas należy, jesteśmy w stanie punktować i myślę, że jeszcze nie raz wszystkich kibiców w tej lidze zaskoczymy. Witam wszystkich. Na pewno podpisuję się pod słowami trenera Gostyniaka. Graliśmy słabe spotkanie. W pierwszej połowie wchodzimy bardzo, bardzo źle, tragicznie. Mecz, druga połowa, troszeczkę lepiej. Zostawiamy dużo serducha walki. No nie wystarcza. Przegrywamy mecz u siebie po raz kolejny. Chyba od marca jesteśmy. Nie możemy wygrać meczu na stadionie tutaj. To martwi. Na pewno trzeba sobie tutaj w tygodniu przeanalizować spotkanie. Powiedzieć kilka mocnych słów, bo naprawdę słabo, bardzo słabo, fatalnie wyglądaliśmy. Szczególnie w pierwszej połowie. Było troszeczkę lepiej, dużo walki. Co nie zmienia faktu, że zespół z Koszalina wywozi 3 punkty i dalej jesteśmy drużyną, która przegrywa u siebie. Trzeba tak najszybciej zmienić i jechać do Gniezna po 3 punkty. Dziękuję bardzo.